Dziś wtorek i kolejny upalny dzień tego lata. 29 lipca. Witam Państwa, Artur Kisielewicz, Magazyn Miejski. Oto szczegóły. Dzisiaj w wydaniu Noc Solannowa. Zawody pływackie. W minioną sobotę w Parku Solankowym rozbrzmiewały harfy papuszy. Już po raz 10 w scenerii tężni wystąpił krakowski bard Grzegorz Turnał wraz ze swoimi przyjaciółmi, artystami sceny polskiej. W pięknej scenerii tężni Solankowej w ostatnią sobotę lipca odbył się niezwykły koncert będący muzyczną opowieścią o Bronisławie Weiss-Papuszy, wyjątkowej kobiecie, która miała odwagę być sobą. 10. jubileuszowa Noc Solannowa była hołdem oddanym dwóm wspaniałym postaciom, romskiej poetce Papuszy oraz jazzmenowi i piosenkarzowi Andrzejowi Załusze. Na pierwszą część muzycznej nocy złożył się autorski wybór pieśni składający się na poemat symfoniczny Harfy Papuszy do słów Bronisławy Weiss z muzyką Jana Kantego Pawluśkiewicza, w wykonaniu sopranistki Elżbiety Towarnickiej i Stowarzyszeniem Inowrocławskiej Orkiestry Pro Arte oraz Chóru Mieszanego. Myślałem o tym od dawna, odkąd odwiedzając grób moich dziadków i pradziadków na cmentarzu inowrocławskim, mijałem grób papuszy, a znałem już jej postać chociażby przez fakt odkrycia jej przez pana Ficowskiego, ale przede wszystkim przez poemat symfoniczny Harfy Papuszy Jana Kantego Pawluśkiewicza. I ten rok to był rok sukcesu muzyki filmu i muzyki do filmu Papusza pana Krzysztofa Krause, właśnie autorstwa Jana Kantego Pawluśkiewicza. To był rok dwóch nagród poświęconych właśnie temu kompozytorowi na festiwalu w Gdyni i na gali Orłów. Pomyślałem, że jest to świetny moment, żeby właśnie tę muzykę w Inowrocławiu przypomnieć, przedstawić właściwie po raz pierwszy. Grzegorz Turnał zaśpiewał kompozycję Jana Kantego Pawluśkiewicza, które towarzyszą jego muzycznej drodze od czasów debiutu w Piwnicy pod Baranami. Krakowski bard zaprezentował także fragmenty premierowej suity Siedem widoków w drodze do Krakowa z udziałem Doroty Miśkiewicz i oboisty Mariusza Pędziałka. Na basenie odkrytym odbyły się Mistrzostwa Inowrocławia w pływaniu. Zawodnicy rywalizowali w dwóch konkurencjach: 50 metrów stylem dowolnym i 50 metrów stylem klasycznym. Mimo deszczowej i chłodnej aury na basenie odkrytym przy ulicy Świętokrzyskiej odbyły się w piątek zawody pływackie. Rywalizacja odbyła się w dwóch konkurencjach: 50 metrów stylem dowolnym i klasycznym. Najszybszy w obu stylach okazał się Jakub Rusztyk. Drugi w stylu dowolnym był Norbert Karczewski, a trzeci Tomasz Józefiak. W stylu klasycznym panowie zamienili się miejscami drugim i trzecim. W kategorii do lat 10 jako jedyny popłynął na co dzień mieszkający w Anglii Fabian Brudnicki. W kategorii dziewcząt jako jedyna wystartowała i złoty medal zdobyła Laura Zielińska. Były to wszystkie przygotowane na dziś informacje w Magazynie Miejskim. Dziękuję Państwu za uwagę. Widzimy się jutro. W piątek 25 lipca inowrocławscy policjanci obchodzili swoje święto. Główne uroczystości, na które obok mundurowych przybyło wielu gości, odbyły się w sali hali widowiskowo-sportowej. Spotkanie było doskonałą okazją do wręczenia aktów nominacyjnych na wyższe stopnie. Komendant powiatowy Wiesław Dzierbicki przypomniał, że praca w policji do łatwych nie należy. Tak, rzeczywiście zawód policjanta jest związany tutaj z narażeniem życia, zajmowaniem się chyba najtrudniejszymi sprawami społecznymi, ponieważ bezpieczeństwo jest jedną z podstawowych potrzeb człowieka i zdajemy sobie z tego sprawę. Dlatego staramy się wykonywać te zadania tutaj w sposób właściwy, a muszę powiedzieć, że opinia publiczna i pomoc społeczeństwa mobilizują do tego, aby ten produkt, który my wytwarzamy, czyli bezpieczeństwo, był najwyższej jakości.
Od razu trzeba też zaznaczyć, że możemy właściwie poszczycić się bardzo dobrymi wynikami. My, mam tu na myśli pracę policji, nowowrocławskiej policji, bo od kilku ładnych lat ta przestępczość spada w naszym mieście i powiecie. Zgadza się. Statystyki, które pokazują, że ta przestępczość spada, wyraźnie mówią o tym, że na przestrzeni 10 lat przestępczość w Nowowrocławiu spadła dwukrotnie, więc z dużym zadowoleniem oczywiście obserwujemy to zjawisko. Natomiast no, to jest ciężka praca, żeby ten poziom przestępczości utrzymywać, a my z kolei, tak jak powiedziałem, patrząc na pomoc społeczeństwa, na opinię społeczną, to nas bardzo mobilizuje do jeszcze lepszej pracy, lepszej służby i do tego, aby jeszcze poprawiać stan bezpieczeństwa na terenie Inowrocławia. Może nie wszyscy o tym wiedzą, ale inowrocławscy policjanci bardzo szybko reagują. To prawda, nie wiem czy bardzo szybko, o to też staramy się dbać, bo uważamy, że policjant, który jest szybko na miejscu zdarzenia, w miejscu, gdzie obywatel tego potrzebuje, to wtedy może zadziałać bardzo, bardzo skutecznie. Stąd też między innymi to jest jeden z elementów, który powoduje, że przestępczość maleje. A ten czas reakcji chyba mamy najszybszy w województwie, w regionie? No tutaj nie ma jakby wyścigów na ten czas reakcji, ale rzeczywiście badamy i progi satysfakcji, które są określone przez komendanta wojewódzkiego, no tutaj poprawiamy i zdecydowanie mieścimy się w tych progach satysfakcji. Powiem, że w terenie miejskim to jest gdzieś około 6-7 minut, a w terenie wiejskim 9 minut, kiedy to średnio oczywiście, kiedy to policjant dociera na miejsce zdarzenia, na miejsce tam, gdzie jest potrzebny. Równolegle na placu przed halą odbywał się festyn z licznymi atrakcjami. Przybyłym mieszkańcom, zwłaszcza tym najmłodszym, bardzo spodobał się pokaz z udziałem psów policyjnych. Co trzeba zrobić, żeby zostać takim opiekunem psa? No na pewno trzeba lubić zwierzęta, to po pierwsze, i wyrazić taką chęć do przełożonych na taką szkołę, żeby tam pójść, tak? Jeżeli jest decyzja pozytywna, wtedy przyszły przewodnik udaje się do Sułkowic na szkołę. Jest to jedyna szkoła w Polsce i tam przez ten okres czasu się szkoli z takim pieskiem. Co takie psy potrafią? Te, które mogliśmy zobaczyć? Te, które dzisiaj widzieliśmy, jest to jeden pies kategorii patrolowo-tropiącej, drugi patrolowej. Psy te tutaj zabezpieczają mecze u nas w mieście, również w Bydgoszczy czy w całym powiecie. Również tropią ślady ludzkie w przypadku kradzieży czy włamań do różnego rodzaju obiektów. A jak wasza praca tak wygląda na co dzień? Musicie chyba się codziennie widzieć. No my się widzimy codziennie, tak? Chyba, że mamy dzień wolny. Widzimy się codziennie. Raz w tygodniu mamy takie szkolenie z psem, kiedy bierzemy sobie pieski i po prostu ćwiczymy z nim tak jak dzisiaj. Natomiast nasza codzienna służba to jest też służba psów. Jeżdżą z nami radiowozem, patrolują z nami ulicę, więc można powiedzieć, że z nami służą, tak? Tak to wygląda na co dzień. Dogadujecie się razem? No staramy się, wiadomo, no, pies jak człowiek, tak? Ma swoje lepsze dni i gorsze, ale się dogadujemy, nie jest źle. Na festynie można też było się dowiedzieć, jakimi narzędziami posługują się policjanci przy rozwiązywaniu zagadek kryminalnych. Widzimy walizkę pełną różnych przedmiotów. Co to za przedmioty, czemu służą? Są to przedmioty służące do zabezpieczenia śladów kryminalistycznych na miejscu zdarzeń podległych terenowo jednostce Komendy Powiatowej Policji w Inowrocławiu. Jakie tam przedmioty? Są to przedmioty służące do zabezpieczenia śladów linii papilarnych, śladów trasologicznych, osmologicznych, wszystkich mogących ujawnić sprawcę w toku postępowania. Na co dzień w Inowrocławiu wykorzystujecie? Tak, oczywiście na co dzień pracujemy z tym, jest nas pięciu, podległość terenowa sięga całego powiatu, także jest co robić. Dużo pracy? Bardzo dużo pracy, praca ciekawa. Musimy jednak, że pogodzić to wszystko i działamy. No właśnie, tak jako małe dziecko chciał pan właśnie być takim policjantem, rozwiązywać te różne zagadki? No nie do końca. Chciałem być policjantem, a pracowałem wcześniej w Wydziale Patrolowo-Interwencyjnym i dopiero ten wydział nakierował na mnie, że tak powiem, tą pasję pracy technika. A jest chyba satysfakcja, jak się udaje rozwiązać jakąś zagadkę?
Satysfakcja jest bardzo duża, tak jak mówiłem, praca bardzo ciekawa i życzę każdemu, który stara się pracować w policji, żeby był technikiem kriminalistyki. A rozwiązanie takiej zagadki trwa dłużej niż w serialu, nie wiem, 45 minut? No nie do końca, nie jest to tak jak na przykład w serialu W11, ale staramy się, robimy co możemy. W czasie festynu nie zabrakło także konkursów i występów tanecznych. Na jednym ze stoisk prezentowano nawet broń wykorzystywaną przez funkcjonariuszy. Mamy kolejne stoisko, tym razem z bronią. Proszę powiedzieć, co to za broń? To jest broń, która jest wykorzystywana przez policję. Niektóre rodzaje broni są wykorzystywane w służbie na co dzień. Niektóre rodzaje broni to wykorzystują jednostki specjalne, jak na przykład antyterrorystyczne. Część z broni, którą tutaj mamy na stoisku, wykorzystujemy też w trakcie zabezpieczenia meczy piłkarskich, szczególnie broń gładkolufową, jeżeli zachodzi taka potrzeba oczywiście. Czy taką broń mamy również w samym Inowrocławiu, tutaj w komendzie? Tak, to jest broń, która pochodzi z naszej komendy. Mamy też pewne akcesoria zabezpieczające. Mamy tutaj kask, taki hełm w zasadzie, którego używają, to jest bardziej antyterroryści używają. I mamy kamizelki, którą kuloodporną, którą też stosujemy czasami do codziennej służby. Tudzież jeżeli jest zgłoszenie, że gdzieś może być osoba niebezpieczna, wtedy policjanci już zapobiegawczo pobierają takie kamizelki, udają się już w takich kamizelkach. A tak zapytam, z jednej strony praca policjanta, trudne to zadanie, trudna praca? No na pewno, no jak każda praca jest też tutaj trudna, nie? Jest to praca, która wymaga od nas dużej wiedzy, przede wszystkim przepisów prawa, znajomości. No i też umiejętności zachowania się na miejscu, gdzie zostajemy wezwani na interwencję. Czego można życzyć policjantowi? Owocnej służby. Owocnej służby, tak. I może podwyżki.